Cześć. 5 maja prowadziłem webinar organizowany przez firmę Aileron i opowiadałem na nim na temat tego, jak wygląda u nas rekrutacja na programistę .NET, na co ja czy moi koledzy zwracamy uwagę, kiedy rekrutujemy nową osobę do zespołu. Dawałem parę porad na temat tego, jak się można do takiej rozmowy przygotować, na co zwrócić uwagę i czym prawdopodobnie będziemy się kierować, kiedy będziemy podejmować decyzję o zatrudnieniu Ciebie. Także jeżeli chcesz wiedzieć, jak u nas wygląda proces rekrutacji i na co zwracamy uwagę, to zapraszam Cię do oglądania nagrania z tego webinaru, które właśnie dla Ciebie przygotowałem. Ja jestem Marek i jestem jednym z tech leadów w dziale apps, w dziale współpracującym z zagranicznymi klientami, a konkretnie specjalizuję się w technologiach dotnetowych. Pracuję z projektami pisanymi w technologiach dotnetowych. I właśnie na ten temat dzisiaj Wam poopowiadam. Skupię się na rozmowach na temat na rozmowach z kandydatami właśnie do naszego. Więc tak jak wspomniałem, w appsach, w dziale apps pracujemy z klientami zagranicznymi, zewnętrznymi i projekty, które tworzymy, praktycznie wszystkie są projektami webowymi, przynajmniej właśnie jeżeli chodzi o technologię .NET. Dlatego jeśli mówimy o kandydatach, których szukamy, to są to raczej kandydaci, którzy dobrze, żeby byli full stackami, bo taka jest właśnie specyfika naszej pracy, bo to, co jest charakterystyczne dla projektów, które czy dla zespołów, które tworzymy, to jest to, że tutaj chcemy, żeby osoby były po prostu, żeby osoby po prostu były członkami zespołu, a nie żeby były odpowiedzialne za jedną malutką działkę tego projektu, żeby były wszechstronne, żeby mogły brać udział w całym procesie tworzenia aplikacji. I sam aktualnie pracuję w zespole, który ma 35 osób, z tym, że jesteśmy podzieleni na mniejsze projekty i dzięki temu, że każdy z nas tak naprawdę, mimo że ma jakieś swoje preferencje, czyli jedni wolą trochę więcej backendu, inni trochę więcej frontendu czy baz danych, to jednak każdy z nas może bez problemu przechodzić pomiędzy tymi mniejszymi projektami i nie ma problemu, że nagle nie mamy kogo dołożyć do jakiegoś projektu, a z drugiej strony ułatwia to po prostu przechodzenie pomiędzy tymi projektami, bo po prostu każdy może spełnić te potrzeby projektowe, dołączając właśnie jako osoba, która jest full stackiem, czyli kimś, kto potrafi przejść przez większość procesu tworzenia aplikacji. I kiedy właśnie taki kandydat przychodzi do nas na rozmowę, czy do mnie, czy do innych kolegów, którzy również się biorą w tym udział, to staramy się sprawdzić, czy taka osoba nie tyle umie jakiś jeden konkretny element, jakiś jeden konkretny wycinek technologii czy jakiś konkretny język, tylko chodzi nam o to, żeby taką osobę właśnie można było faktycznie umieścić w takim zespole, który potrafi uciągnąć, udźwignąć ciężar tworzenia całego projektu. I myślę, że dzięki temu też klienci widzą, że mogą nam powierzyć różnego rodzaju zadania i bez problemu wciągnąć nas w ten cały proces tworzenia ich projektów, produktów, aplikacji. Więc przejdę teraz przez
Tak, przez listę rzeczy, na które zwracamy właśnie uwagę w trakcie takich rozmów, więc jakiej mniej więcej oceny byście się mogli spodziewać, jeżeli będziecie chcieli dołączyć do nas do któregoś z zespołów, na przykład w APS-ach. Więc przede wszystkim, może nie jest to taka rzecz związana z technologią, ale przez to, że nasi klienci są zagraniczni, międzynarodowi, to ten język angielski jest też przez nas sprawdzany. Mimo że prowadzimy rozmowę techniczną, to na tej rozmowie technicznej też jest rozmowa po angielsku. Zdarza się, że nawet cała rozmowa jest prowadzona po angielsku, więc na pewno jeżeli mówimy o jakiejś wiedzy potrzebnej do pracy programisty .NET, to właśnie ten język angielski jest tym pierwszym językiem, który warto poznać. I kolejna rzecz jest taka, że tak jak mówię, szukamy osób, które są full stackami, więc nawet jeżeli przychodzicie na programistę .NET, to takie podstawy znajomości, przynajmniej podstawy znajomości tych technologii frontendowych, w szczególności samego JavaScriptu, bo frameworki, które tam są, wiadomo, że każdy ma jakieś swoje preferencje, czy od czegoś innego zaczynał, ale ta znajomość samego JavaScriptu czy CSS-a jest przez nas sprawdzana, bo dzięki temu taka osoba, taki potencjalny pracownik może nas wspomóc w każdym miejscu, na każdym etapie tworzenia projektu. Więc nawet jeżeli właśnie przychodzicie na programistę .NET, to również przynajmniej kilku pytań z frontendu się spodziewajcie. I teraz taki przebieg rozmowy, którą zazwyczaj ja prowadzę, wygląda w ten sposób, że na początek, a po jakimś tam zapoznaniu, takim omówieniu, powiedzmy, CV, zawsze zadaję pytanie o wasz projekt, tak, żebyście opisali jakiś projekt, bo tak naprawdę to mi ustawia całą rozmowę, bo dzięki temu wiem, w jakiej wersji frameworka pracowaliście, czy w którą stronę idzie wasza wiedza i pozwala to mi też wyciągnąć taką informację na temat waszej wiedzy praktycznej, która jest dla mnie bardzo ważna. I w zależności od tego, jak dobrze potraficie opowiedzieć o swoim projekcie, czy to projekcie firmowym, który wcześniej robiliście, czy też projekcie jakimś prywatnym, który akurat uznajecie za wartościowy, to później te pytania techniczne mogą być tak naprawdę w dwóch kierunkach, bo jeżeli faktycznie powiecie o projekcie w ciekawy, rozbudowany sposób, no to bardzo chętnie pociągnę ten temat i zacznijmy się zagłębiać w technologie, z których korzystaliście, w problemy, z którymi się borykaliście, a jeżeli tutaj nie mieliście za bardzo rozbudowanej odpowiedzi na temat projektu, to chętnie przejdę wtedy do pytań teoretycznych, bo mimo że jestem nastawiony na wiedzę praktyczną, to uważam, że takie pytania teoretyczne również warto, czy powinno się zadawać. I jeżeli chodzi o programistów .NET, to nieważne, czy jest to osoba początkująca, czy osoba, która już ma duże doświadczenie, no to takie pytania na temat na przykład różnic pomiędzy klasami internal, czy private, public, albo pytania interfejsy, czy o wykorzystanie asynchroniczności w dotnecie, czyli async await, na pewno się pojawią, bo to są takie rzeczy, które trochę też pokazują, czy z tym językiem jesteś na bieżąco, bo język C-Sharp i cała platforma .NET ma to do siebie, że ona bardzo szybko ewoluuje, znaczy szybko jak na języki programowania, bo tak naprawdę co roku jest przynajmniej kilka nowych feature'ów, które przynajmniej częściowo warto znać. I taka weryfikacja, czy faktycznie kandydat przynajmniej próbuje się jakoś tutaj dowiadywać o tych nowościach, jest na pewno cenną informacją, bo wbrew pozorom
Nawet duzi klienci, nawet duże korporacje wręcz wymagają od nas, żebyśmy byli na bieżąco z technologiami. Więc kiedy szukamy kandydata, to kiedy szukamy pracownika, to zwracamy uwagę na to, czy taka osoba śledzi te zmiany właśnie w technologii. I właśnie język C-Sharp w tym wypadku jest takim językiem, który w regularnych odstępach czasu zyskuje nowe funkcjonalności, pewne rzeczy zostają zamienione jakimiś nowszymi rozwiązaniami i to sprawia, że ta chęć poznawania, co się zmienia, jest tutaj istotniejsza niż w niektórych innych popularnych językach. Więc więc nawet jeżeli wcześniej na przykład pracowaliście w starszym projekcie, który był tylko utrzymywany, to jednak spodziewajcie się, że w kolejnych projektach, w nowych projektach czy w nowych zespołach ta wiedza o aktualizacjach, jakie zostały wprowadzone, na pewno będzie sprawdzona, bo teraz mamy taki czas, kiedy klienci w technologiach dotnetowych coraz częściej są na etapie właśnie wymiany swoich produktów, wymiany swoich projektów, więc teraz mamy okres, kiedy dotnet core wchodzi właśnie do nawet dużych firm i nie jest już taką nowością, którą implementują tylko jakieś startupy czy małe projekty, ale jest czymś, co staje się popularne, więc czy staje się powszechne nawet właśnie w dużych firmach, które jednak te zmiany wprowadzają trochę wolniej. Więc te pytania na temat tego, co na przykład ostatnio dowiedzieliście się na temat języka C-Sharp czy platformy .NET, co zostało wprowadzone w jakimś ostatnim czasie, czy na przykład które z nowych feature'ów uważacie za przydatne, czy które na przykład wykorzystywaliście, no na pewno są tym, co prędzej czy później się pojawi. Zwłaszcza jeżeli, tak jak wspomniałem, nie za bardzo możecie opowiadać o swoich projektach, które wykonywaliście, tylko musimy zacząć tę rozmowę właśnie na tematy bardziej teoretyczne. I kiedy przejdziemy przez ten etap, to taka rozmowa techniczna ze mną, czy właśnie z innymi tutaj tech leadami, team leadami, na pewno skręci w stronę dobrych praktyk i testów, bo widzimy, że również nasi klienci mają coraz częściej takie nastawienie na jakość, nastawienie na to, żeby te projekty były utrzymane na wysokim poziomie, bo to powoduje, że po prostu będą mogli z nich korzystać dłużej będą mogli je rozwijać, więc naszemu zespołowi bardzo zależy, czy w ogóle całemu działowi, wręcz całej firmie, zależy na tym, żeby osoby, które do nas dołączają, faktycznie miały wiedzę na temat tych dobrych praktyk, zwłaszcza, że język C-Sharp, moim zdaniem i myślę, że zdaniem sporej części programistów, bardzo sprzyja utrzymywaniu dobrych praktyk. Te funkcjonalności, które są wprowadzane w kolejnych wersjach, bardzo zachęcają do trzymania czystości kodu, do elastyczności w podejmowaniu decyzji, ale też myślę ułatwiają to ciągłe utrzymanie, te narzędzia i te elementy języka, które są wprowadzane. Według mnie przyspieszają na przykład refactoring, przyspieszają czy ułatwiają pewne procesy mające na celu trzymanie tego konkretnego stanu, tego konkretnego poziomu jakości projektów, więc tym bardziej
trakcie takiej rozmowy technicznej spokojnie możecie się spodziewać właśnie pytań o jakość, ale nie chodzi nam o te regułki wszystkie, o wymienienie definicji solida, chociaż o niego na pewno będą pytania, czy innych zasad typu dry albo kiss, bo zaraz po tym, jak wymienicie taką definicję, jest bardzo duża szansa, że moim kolejnym pytaniem będzie, żebyście podali przykład, gdzie byście zastosowali na przykład tą zasadę albo taki wzorzec projektowy, bo wzór to też bardzo chętnie pytamy. I dlaczego byście to zrobili, tak? Czyli dlaczego waszym zdaniem dana zasada powinna być stosowana, kiedy się przydaje, czy z niej korzystaliście. I kiedy przejdziemy do, kiedy już mówimy o tym, właśnie kiedy stosowaliście jakieś rozwiązanie, to zaraz za tymi dobrymi praktykami, które tak naprawdę są niezależne od języka programowania, ale tak jak mówię, C-Sharp całkiem nieźle ułatwia ich stosowanie. Takim kolejnym etapem jest pytanie o testy, bo no bo to jest taka kolejna rzecz, która jest nie tylko z naszej strony powszechnie wykorzystywana, ale też nasi klienci również kładą na to nacisk, bo obu stronom zależy na tym, żeby ten kod był utrzymywalny w jakimś dłuższym odstępie czasu, więc również pokrycie testami jest dla nas bardzo ważne i niestety taka smutna rzecz na temat znajomości testów jest taka, że całkiem sporo osób, kiedy zadajemy to pytanie, odpowiada, czy zadajemy pytanie, czy zna testy jednostkowe, czy pisał je, odpowiada, że w pracy nie było na nie czasu, a samemu jakoś w domu uważał, że nie warto ich pisać do swoich domowych projektów. I to powoduje, że tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy taka osoba faktycznie zna praktykę, jeżeli chodzi o pisanie testów, bo to jest coś, czego ciężko się po prostu nauczyć w teorii, to trzeba wiele razy wypróbować. A jeżeli chodzi o .NET, to tutaj tak naprawdę zadanie jest o tyle ułatwione, że są dwa najpopularniejsze frameworki do testowania, czyli XUnit i NUnit. Więc tak naprawdę ten wybór pomiędzy nimi, no to jest właśnie jedno albo drugie rozwiązanie, które są do siebie bardzo podobne. Także znowu ten zestaw narzędzi, które przychodzą wraz z .NET-em, mimo że są zewnętrznymi bibliotekami, jest na tyle już tak zawężone, że tak naprawdę nie musimy tracić czasu na dowiadywanie się na temat tego, co jest najlepsze, bo tak naprawdę mamy właśnie dwa, trzy rozwiązania, które możemy po prostu przetestować, więc tym bardziej, kiedy ktoś z nami rozmawia na temat, na rozmowie właśnie o pracę, to oczekujemy, że przynajmniej próbował te testy pisać. I tu znowu, moim zdaniem, sama platforma .NET, sam C-Sharp również całkiem nieźle wspierają pisanie testów i oferują rozwiązania, które na pewno nie utrudniają tego procesu, więc to jest kolejna rzecz, którą przychodząc na programistę .NET warto znać. I zazwyczaj po takim momencie, po tym etapie, kiedy właśnie pytamy o jakość kodu, o testy, o
porozmawiamy trochę po angielsku. Przychodzi moment, kiedy zaczynamy się zagłębiać bezpośrednio w język i tutaj tak naprawdę staramy się nie wrzucać od razu kandydata do jakiegoś konkretnego worka, jeżeli chodzi o wiedzę, więc zazwyczaj jest tak, że zadajemy po prostu pytania o technologię, o język C Sharp, od tych prostych aż do coraz bardziej zaawansowanych, więc zaczniemy od jakichś tematów właśnie interfejsy, klasy, modyfikatory dostępu, czy to do klas, czy do innych elementów i później przejdziemy przez jakieś referencje, schowacz kluczowy ref, out, przez i później zaczniemy dochodzić na przykład do tematów związanych z asynchronicznością. I na każdym z tych etapów na pewno padnie pytanie, kiedy jakieś rozwiązanie stosować, czyli na przykład kiedy zastosujecie słowo kluczowe out albo ref, czy właśnie po co używać async await. I ten poziom trudności będziemy cały czas zwiększać aż do momentu, kiedy po prostu osiągniecie swój jakiś pułap wiedzy i to będzie dla nas znak, że mniej więcej w tym momencie jesteście, ale jeżeli zaczniecie odpowiadać poprawnie na te wszystkie pytania, to zaczniemy drążyć temat głębiej, tak? Bo już będąc przy tym asynku, no to zaczniemy pytać właśnie o to, po co on jest, kiedy go używamy, ale zaczniemy później wchodzić w takie tematy, na przykład jak on działa pod spodem, czy na przykład korzystając z asynka, tworzony jest za każdym razem nowy wątek, jak to tam później jest rozwiązywane, jeżeli chodzi o przepływ działania programu, więc będziemy iść coraz głębiej w te rozwiązania, bo im ktoś jest bardziej zaawansowany, tym moim zdaniem i myślę, że zdaniem reszty osób, które tutaj tutaj prowadzą rozmowy, im ktoś jest bardziej doświadczony, tym lepiej powinien rozumieć, jak to działa pod spodem, po to, żeby potrafić dobrze wybrać rozwiązanie. Bo tutaj przechodzimy do kolejnej rzeczy, która też często pojawia się zaraz po pytaniu o projekt, jeżeli ktoś faktycznie potrafi o nim dobrze powiedzieć, czyli fakt, że trochę zgadzam się z takim stwierdzeniem, że każdy z nas jest po części architektem, bo jeżeli nie projektujemy całego systemu, to projektujemy przynajmniej pojedyncze funkcje czy klasy. I dlatego na takiej rozmowie, kiedy rozmawiamy z kandydatem, bardzo popularne jest zadanie jakiegoś pytania na temat propozycji rozwiązania jakiegoś problemu. Tak, czyli dostaniecie opis, mniej więcej opis na przykład problemu, który jest do rozwiązania, czy systemu, który ma powstać, albo jakiegoś mniejszego kawałka systemu, jeżeli jest to. Jeżeli po prostu jeszcze nie jesteście na etapie seniorów czy architektów i zapytamy, jakie byście zaproponowali rozwiązanie, jakbyście podeszli do tego problemu, bo to pozwala sprawdzić, czy właśnie w późniejszych rozmowach w zespole, czy w rozmowach z klientem będziecie potrafili trochę przejąć inicjatywę, czy też potrafić być po części właśnie twórcami tego rozwiązania, a nie tylko osobami, które dokładają kod, który ktoś im kazał napisać. Już sobie to sprawdzam. Co dalej? I teraz, dobra. I teraz, tak jak mówię, tak jak już wspomniałem, oczekujemy, że osoby, które do nas przychodzą, będą właśnie full stackami, co też wiąże się z tym, że na pewno na pewnym etapie rozmowy pojawi się pytanie też o technologię trochę naokoło tych aplikacji,
czyli jakieś rozwiązania kolejkowe czy inne tego typu. To dlatego, że tak naprawdę projekty dotnetowe w pewnym sensie mają są pewnego jakiegoś bazowego typu, który jest bardzo często wykorzystywany, czyli są to najczęściej jakieś aplikacje dążące trochę do mikroserwisów, czy przynajmniej jakieś korzystające z wielu serwisów. .NET bardzo poszedł w stronę kontenerów dockerowych, więc również o to może się pojawić pytanie, bo przez to, że .NET w wersji core już działa pod Linuxem, no to te wszystkie rozwiązania poszły trochę w tą stronę. Także tutaj znowu wyjdzie wasza znajomość na temat tego, jak ta technologia się zmienia, jak ten świat .NET-u się zmienia, bo jednak zmiana w postaci możliwości uruchamiania aplikacji .NET-owej w innym systemie niż Windows i niekoniecznie z wykorzystaniem IIS-a, no jest bardzo istotną zmianą, która tak naprawdę trochę definiuje nowe projekty. Więc znowu wracamy do tego, że ta chęć zapoznawania się z nowościami, nawet jeżeli nie będziecie na bieżąco z ostatnim update'em z zeszłego miesiąca, ale to jednak jakieś interesowanie się tym, jak to się zmienia, przynajmniej rok do roku, tak? Jakieś przynajmniej aktualizacje co kilka miesięcy, czy właśnie mniej więcej co roku, są czymś, co według mnie jest konieczne, żeby w tym momencie móc w pełni wykorzystywać tą technologię, móc być takim uniwersalnym pracownikiem, który nie będzie bał się wyzwań związanych z różnego typu projektami. I nawet jeżeli przychodzi do nas osoba, która wcześniej pracowała w aplikacjach desktopowych, to mimo wszystko oczekujemy od niej, że w jakiś sposób się interesowała tym, co się dzieje na rynku, tym, co się dzieje na świecie właśnie .NET-a, C#, bo aplikacje desktopowe, to trochę odbiegając jeszcze, czy wracając do trochę do początku tematu, aplikacje desktopowe w tym momencie stają się niszą i mimo, że właśnie C# jest jednym z niewielu takich bardzo popularnych rozwiązań języków, które domyślnie mają dostępne narzędzia do tworzenia aplikacji desktopowych, to jednak moim zdaniem nie jest to coś, co jest wystarczające, żeby faktycznie móc czuć się swobodnie na tym rynku, móc swobodnie wybierać projekty, bo tak naprawdę na przykład w tym momencie na chyba 8 projektów, które mamy w naszym zespole, tylko jeden jest związany jakokolwiek z aplikacją desktopową, okienkową i to też tylko częściowo, tylko na część, to jest część projektu. I jest to tak naprawdę w tym momencie jedyny projekt, który u nas się pojawił, mimo że już ta współpraca u nas trwa parę lat. I w innych zespołach, w innych projektach również widzimy ten trend, że jednak te aplikacje desktopowe to jest raczej nisza i raczej są to rozwiązania specjalistyczne, które po prostu już żyją wiele lat. Także niezależnie z czego wychodzicie bazowo, z jakiego typu projektów, aplikacji, to jednak gdzieś tam w końcu dojdziemy do takiego momentu, kiedy rozmowa przejdzie właśnie na temat poszerzania swojej wiedzy. I
rozszerzania jej też na kolejne obszary, które są dostępne właśnie w technologii .NET, a w szczególności, tak jak mówię, te aplikacje idą w kierunku aplikacji webowych hostowanych często w chmurze, czy przynajmniej w jakichś rozwiązaniach, które są podobne do rozwiązań chmurowych. Najczęściej, czy coraz częściej są to właśnie kontenery dockerowe i w jakiś stopień rozproszenia tych aplikacji także jest coraz powszechniejszy. Więc w tym momencie praca programisty .NET, takiego, który faktycznie może czuć się pewnie i może wnosić dużą wartość do zespołu, to jest praca nie tylko z samym językiem C#, ale też z rzeczami, które są naokoło, tak? Czyli rzeczami związanymi z komunikacją z innymi aplikacjami, z trochę administracją tym wszystkim, trochę też właśnie z frontendem, bo oczywiście nikt nie będzie wymagał od nas, żebyśmy projektowali interfejsy, ale już napisanie kawałka JavaScriptu jest czymś normalnym i czymś, od czego programista .NET według mnie prędzej czy później nie ucieknie. A skoro już wspominałem trochę o tym projektowaniu rozwiązań, proponowaniu rozwiązań, to to świat .NET-a coraz mocniej przejmuje rozwiązania z bardziej dynamicznych języków, czy takich technologii związanych raczej ze startupami, bo zauważyłem, że bardzo sprawnie w naszym świecie .NET-owym adaptujemy właśnie takie rozwiązania jak Domain Driven Design czy CQRS. Czyli sposób projektowania aplikacji, który jest trochę jest mocniej nastawiony na logikę i przepływ danych, na bardziej nastawiony na biznes. Przez to też ta struktura projektu powoli zmierza do czegoś trochę innego niż to, co jest zazwyczaj pokazywane w takim standardowym podejściu, które zazwyczaj się poznaje przez pierwsze lata pracy z tą technologią. I kiedy przejdziemy właśnie przez te tematy związane z samym .NET-em, jak i tymi rzeczami naokoło, czyli tymi bibliotekami dodatkowymi, to przychodzimy do pytań już związanych ogólnie z aplikacjami webowymi, bo to jest coś, co zdecydowanie wpływa na to, jak jesteśmy odbierani jako programiści, jako zespół, czyli znajomości przede wszystkim z tematów związanych z security. Więc na przykład lista najpopularniejszych zagrożeń publikowana przez taką organizację OWASP, to jest coś, z czym myślę, że każdy powinien się zapoznać. Również aplikacje dotnetowe to coraz częściej są aplikacje restowe, czy w jakiś sposób związane z API, z którym się komunikuje później frontend, czy jakieś inne aplikacje. Więc coraz częściej w tym świecie odchodzimy od aplikacji pisanych w takim MVC, gdzie mamy po prostu widoki serwowane przez serwer, a coraz mocniej przesuwamy się w stronę API, które jest później wykorzystywane przez inne aplikacje czy przez aplikacje frontendowe. I dlatego też ta wszechstronność, o której cały czas tutaj mówię, jest w
nowoczesnym dotnecie według mnie tak ważna, bo to się na tyle dynamicznie zmienia, że tak naprawdę rok zaległości to jest naprawdę dużo i w tym czasie sporo nowych rozwiązań, czy sporo nowych technik tworzenia aplikacji powstaje. I przez to też tak duży nacisk kładziemy na to, żeby ktoś pokazywał swoje zaangażowanie w naukę, jak również pokazywał swoją praktyczną wiedzę związaną z implementacją tych rozwiązań, czy jakimś praktycznym zastosowaniem tych rozwiązań, bo dzięki temu widzimy, że faktycznie będzie potrafił wdrożyć to, czego się nauczył, a nie tylko będzie znał teorię. Jeżeli chodzi o pokazywanie takiej praktycznej wiedzy, która jest dla nas tak ważna, na którą tak bardzo ja na przykład zwracam uwagę na rozmowach, to są rzeczy już tak wracając trochę do początku rekrutacji na programistę .NET, to są projekty, którymi się chwalicie, do których dajecie link, bo ja jako osoba techniczna, kiedy dostaję CV któregoś z Was i jest tam link do projektów, to zawsze je przeglądam. I w tych projektach bardzo łatwo zauważyć, kiedy przerabialiście po prostu jakiś tutorial, który był na przykład na stronie Microsoftu, a kiedy ten projekt faktycznie jest czymś, co rozwijacie, w jaki sposób się w niego angażujecie, czy próbowaliście coś się w nim samodzielnie nauczyć, czy w jaki sposób doprowadzić go do stanu, którym warto się chwalić, więc na to też warto zwracać uwagę, patrzeć, co tam zamieszczacie, bo wbrew pozorom, przynajmniej u nas w tej części dotnetowej bardzo często, praktycznie zawsze otwieramy te projekty i sprawdzamy, co tam macie, a akurat w przypadku dotneta jest tak, że są te, że jest pewien zbiór rozwiązań, które Microsoft w pewnym momencie pokazywał w swoich właśnie jakichś tutorialach, szkoleniach, które miały służyć do po prostu pokazania technologii, a stały się pewnego rodzaju standardem w tworzeniu aplikacji, które później niekoniecznie są proste w rozwoju, czy utrzymane na wysokim poziomie, więc warto również na to zwracać uwagę. I ostatnia rzecz, o której jeszcze nie powiedziałem, to jest SQL, bo w dotnecie mamy bardzo wygodne narzędzie w postaci ORMA Entity Framework, który bardzo nas jako programistów rozleniwił, bo nie tylko pozwala nam się łączyć z gotową bazą i mapować sobie tabele na obiekty, ale też odpowiada na przykład za tworzenie tych tabel, tworzenie struktury bazy danych i przez to też myślę sporo osób zajmujących się właśnie C-Sharpem, .NET-em zapomina, że gdzieś tam pod spodem w końcu jest SQL i to powoduje, że w projekcie, gdzie mamy klienta, który już ma bazę danych, nagle trudno jest się nam poruszać, bo nie zawsze jest możliwość bezpośredniego zrobienia mapowania właśnie w Entity Frameworku. Nie możemy sobie nagle na przykład generować właśnie nowych tabel za pomocą migracji automatycznych w Entity Frameworku i dlatego też kiedy rozmawiam z kandydatami, to ten SQL również się pojawia, mimo że jednocześnie pytania o Entity Framework również się pojawiają, takie na przykład zagadnienia jak
problem N plus 1 przy wyciąganiu danych z bazy jest przez nas poruszany. Bo mimo wszystko, nawet jeżeli właśnie klienci dążą do tego, żeby projekty były nowe, żeby projekty były świeże, wykorzystujące najnowsze rozwiązania, to jednak zawsze ten biznes gdzieś tam już jakiś czas istniał i zawsze są jakieś rozwiązania, z którymi trzeba się połączyć. I ten SQL, mimo że kiedy dostaniecie w ręce Entity Framework, może się wydawać już niepotrzebnym, to jednak w końcu wraca i jest to też coś, co właśnie w środowisku .NET zbyt często jest zapomniane, czy gdzieś pomijane, a później się okazuje, że jest czymś, co na co trzeba zwrócić uwagę i co później może zaważyć o tym, czy sobie poradzimy z jakimś zadaniem, czy nie. Więc tak mniej więcej wygląda struktura naszej rozmowy rekrutacyjnej. Tak na to zwracamy uwagę, kiedy rozmawiamy z kandydatami, kiedy właśnie szukamy nowego członka zespołu. Wiem, że tutaj się pojawiło tak naprawdę mało rzeczy związanych z jakimiś konkretnymi rozwiązaniami z C#, ale dlatego, że ta znajomość samego języka wychodzi gdzieś po drodze, tak? Wychodzi w momencie, kiedy zadaję pytania o projekty, w momencie, kiedy zadaję pytania dajem jakieś zadanie, kiedy rozmawiamy na temat jakichś dobrych praktyk, wtedy zawsze pod spodem wychodzi znajomość języka. I może jeszcze na koniec powiem o tym, o zadaniach, które dajemy w trakcie rekrutacji, bo czasami może się wydawać, że takie zadanie, które dajemy do napisania, czy to na tablicy, czy na komputerze, może właśnie się wydawać, że jest czymś niepotrzebnym, ale tak naprawdę w prostym zadaniu, w którym jest na przykład napisanie funkcji, która zamieni jakiś tekst na inną strukturę, coś dopisze, coś połączy, pozwala sprawdzić po pierwsze, czy taka osoba zna przynajmniej podstawowe rozwiązania. I uwierzcie mi, że na przykład String Builder dla dużej części osób jest czymś magicznym, czy czymś czego nie używali, a bardzo często nasze zadania bazują na operacjach na tekście, na stringach. Ale też, przede wszystkim, takie zdanie ma na celu sprawdzić dwie rzeczy, czyli jak podchodzicie do rozwiązywania zadania, czy przykładacie uwagę do tego, jak to robicie, czy starannie wykonujecie to zadanie, no bo wiadomo, że czasem, jeżeli to jest zadanie na tablicy, no to ciężko tam dopisać coś, linijkę wyżej, jak zapomnieliście, bo żeby nie mazać całej tablicy, ale już sam sposób, w jaki o tym będziecie opowiadać, czy w jaki sposób będziecie nazywać zmienne, czy organizować ten kod, pozwala wyciągnąć wnioski na temat waszego podejścia do pisania kodu, na temat podejścia do jakości. A druga sprawa, przez to, że tak jak mówiłem, najczęściej, a w naszej firmie chyba, czy w naszym dziale praktycznie zawsze, bezpośrednio współpracujemy z klientem, to takie proste zadanie pozwala nam sprawdzić, czy wy jako osoby, które potencjalnie będą członkami naszego zespołu, potraficie dopytywać się o rzeczy, które na przykład były w zadaniu wspomniane, na przykład zapytać, jak ma się zachować funkcja czy program, kiedy jakieś dane będą niepoprawne, co z tym zrobić, bo później to wyjdzie w trakcie pracy, kiedy będziecie musieli z klientem rozmawiać o realizacji zadania i wtedy będzie wiadomo,
Czy wtedy właśnie się okaże, czy bazujecie na swoich domysłach, czy też na po prostu bezpośrednim zapytaniu, jak coś ma zostać zrealizowane. I w takim prostym zdaniu, które również dajemy bardzo często na rekrutacji, to jest zadanie typu sprawdzenie, czy tak jest palindromem, albo wypisanie wypisanie jakiegoś tekstu, rozwinięcie jakiegoś tekstu o tam konkretną ilość liter i tak dalej. W takim jednym prostym zdaniu, w jednej funkcji właśnie możemy od razu sprawdzić, czy taka osoba dopytuje o niejasności i też czy robi, pisze kod byle jak, byle skończyć, czy też faktycznie przykłada się do tego i potrafi odpowiedzieć na to, opowiedzieć o tym, co robi. I też czy stosuje na przykład rozwiązania optymalne, jak chociażby ten String Builder, czy robi wszystko w najprostszy sposób, niekoniecznie patrząc na to, czy jest to rozwiązanie w danym momencie właśnie optymalne. I myślę, że to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o to, na co zwracamy właśnie uwagę, pytając kandydatów na rozmowach na programisty .NET i o takich rzeczach, na które w ogóle zwracamy uwagę, kiedy z kimś współpracujemy. Więc teraz myślę, że jest chwila czasu na wasze pytania, więc macie gdzieś tam dostępne takie okienko Q&A i myślę, że teraz możecie tam zadawać pytania i postaram się na nie odpowiedzieć. Także ja już sobie otwieram. Pierwsze pytanie to jest, dlaczego warto dołączyć do Aileronu? Nie wiem, czy to jest, znaczy pewnie tej osoby z działów zajmujących się rekrutacją pewnie by mogły sporo o tym powiedzieć, ale z mojej strony mogę powiedzieć, że na przykład dużą zaletą jest właśnie to, że bezpośrednio pracujemy z klientem, więc mamy jedną czy dwie warstwy komunikacji mniej. I uwierzcie mi, to bardzo ułatwia pracę i mimo że może się wydawać, że trzeba rozmawiać z tym klientem, a przecież my po to jesteśmy programistami, żeby rozmawiać z ludźmi, ale naprawdę tak czy siak z ludźmi trzeba rozmawiać w pracy programisty, a ta bezpośrednia komunikacja bardzo przyspiesza wszystkie procesy. Dodatkowo w naszej firmie jesteśmy bardzo nastawieni na naukę i poza tym, że regularnie każdy z nas jeździ na konferencje przynajmniej raz w roku, czy mamy dostęp do pokaźnej biblioteki z książkami programistycznymi, czy też po prostu mamy czas na naukę, jakieś takie godziny, które możemy wykorzystać na naukę, czy po prostu jest też dużo osób, które chętnie organizują takie spotkania, na których dzielimy się wiedzą i firma też nam to ułatwia, bo pomaga zorganizować na przykład salę, akurat w obecnej sytuacji może spotkania w salach nie do końca, ale zazwyczaj po prostu dostęp do sali jest bezproblemowy, mamy zapewnione też umieszczenie informacji, że ktoś o czymś będzie rozmawiał, można się zapisywać, więc na pewno firma jest bardzo nastawiona na to, żebyśmy byli wyedukowani. I też widzę, że bardzo dużo osób jednak jest nastawione na to, żeby pisać dobry kod, co sprzyja temu, że nawet jeżeli sami nie jesteśmy przekonani do końca, czy warto, albo trochę gdzieś w tych rozwiązaniach błądzimy, no to mamy naokoło masę osób, które
które pokazują nam, że to działa, że to ma sens i przez to mogę osobiście powiedzieć, że bardzo dużo się przez parę lat nauczyłem w tej firmie przez to, że jest nas tutaj tylu zaangażowanych w ten rozwój, to cały czas czuję, że mam kogo pytać, jeżeli czegoś nie wiem i też czuję, że chcę tą wiedzę zdobywać. Jakie portale polecasz do poszerzania swojej wiedzy? Teraz ciężko mi teraz sobie przypomnieć wszystkie, ale czy takie, z których regularnie korzystam, ale to, co mi przychodzi do głowy, to jest na przykład taki zbiór PDF-ów, czy książek w formie PDF-ów wydanych przez Microsoft. Jak sobie poszukacie architectural documentation, czy coś takiego właśnie na stronie Microsoftu, to jest zbiór kilku takich książek odnoszących się do różnego rodzaju projektów. Między innymi jest tam projekt w ASP.NET-cie i jest to wręcz taki przewodnik po tym, jak napisać całkiem nieźle zaprojektowaną aplikację w właśnie tej technologii. Dodatkowo jest też taki blog, portal Enterprise Craftsmanship, który właśnie opisuje te wszystkie rzeczy związane z architekturą aplikacji, różnymi konstrukcjami, które się stosuje przede wszystkim w .NET-cie, bo to jest osoba, która jest nastawiona na technologię .NET, także tam poznacie wszelkiego rodzaju takie rozwiązania, które na przykład ułatwiają trzymanie kodu czy organizację tego kodu. Poza tym bardzo lubię oglądać wystąpienia na konferencjach, więc jak sobie na YouTubie poszukacie konferencji Boiling Frogs czy nie wiem, czy For Developers chyba też wypuszcza swoje materiały do YouTube'a, no to też jest to dobre źródło, żeby zobaczyć, jakich zagadnień warto się dalej uczyć. Pojawiło się też na czacie. Pytanie, takie stwierdzenie, że mam odczucie, że szukacie tylko seniorów, patrząc na ilość technologii, jaką trzeba znać. Właśnie to nie jest tak, że szukamy seniorów, po prostu ten rynek .NET-u, ten rynek .NET-a poszedł w tą stronę, że jednak wymaga się od nas coraz większej wiedzy i nawet osoby, które wchodzą już na starcie muszą znać więcej niż parę lat temu, więc po prostu jakby pewien poziom, to minimum wymagane poszło w górę i w tym momencie sam C-Sharp w projektach .NET-owych to jest za mało i poszły one, czy wymagają one szerszej wiedzy, bo też odpowiedzialność programistów jest mimo wszystko większa i coraz częściej odpowiadamy właśnie za cały projekt, za więcej etapów tego, czy więcej elementów tego projektu i przez to nawet od osób na początku jednak się wymaga znajomości nie tylko C-Sharpa, ale też przynajmniej minimum wiedzy na temat tych rzeczy naokoło, właśnie typu JavaScript, typu SQL, a później no to już wchodzimy w te kolejne rozwiązania właśnie związane na przykład z Dockerem, kolejkami czy innymi tego typu rzeczami, ale po prostu specyfika projektów wygląda w ten sposób, że te wymagania się jednak przesunęły w górę. Hmm.
I kolejne pytanie to, czy software developer, który ostatnie 5 lat spędził w backendzie, ma szansę na znalezienie pracy jako full stack developer? No, szanse zawsze są. I tak jak mówiłem w trakcie, nawet jeżeli pracujesz właśnie w jakimś projekcie, który jest w jednej technologii, czy pracujesz w jakimś starszym projekcie, który na przykład ma wiele lat, to nic nie powstrzymuje cię przed tym, żeby jednak śledzić, co się zmienia i tą wiedzę sobie uzupełniać, ale na pewno takie przejście będzie wymagać od ciebie pracy związanej z poznaniem trochę jednak rzeczy tych dodatkowych. Przede wszystkim myślę, że bym poznał podstawy JavaScriptu, ale takie nie chodzi o to, żebyś został frontendowcem, ale żebyś rozumiał, co się tam dzieje i też skoro masz już przynajmniej 5 lat doświadczenia, no to jednak rozwiązania architektoniczne czy związane z uruchamianiem projektów, właśnie tak trochę DevOpsowe, na jakimś podstawowym poziomie myślę, że już powinieneś poznawać, ale jeżeli pracować w backendzie, to domyślam się, że akurat tą część wiedzy już jednak gdzieś zdobyłeś, więc jeżeli chodzi o full stack, to właśnie poza tym dotnetem, C#, no to właśnie dochodzi przede wszystkim część związana z frontendem plus najczęściej część związana z rozmowami z klientem na temat tego, jak realizujemy zadania, czyli taka możliwość, taka umiejętność proponowania rozwiązań i też dowiadywania się szczegółów na temat tego, co na przykład nie zostało opisane wcześniej. Dobra, czy jeszcze macie jakieś pytania? Dobra. Kolejna wiadomość to jest wiadomo, że jednak dotnet developer opisuje, że nie pisze się tylko w C#, aczkolwiek czymś takim różni się dotnet developer od full stack dotnet developera. Tym, że full stack bierze odpowiedzialność za projektowanie UI, a developer niekoniecznie. Nie, znaczy projektowanie UI to jest zupełnie co innego. My w tym momencie będąc full stackami, pracując na całym projekcie, czyli od bazy danych przez backend, frontend, aż po wdrożenie aplikacji, i tak dostajemy projekty UI z zewnątrz. W byciu full stackiem chodzi o to, że właśnie nie jesteś tylko na tej części backendowej, ale też potrafisz i coś zrobić w bazie danych i jak dostaniesz kod frontendowy, to będziesz przynajmniej wiedział, jak się tam odnaleźć. No i też później te procesy związane z wdrożeniem aplikacji nie będą dla ciebie obce. Nawet jeżeli sam nie będziesz ich robił, nie będziesz jeszcze konfigurował środowiska, no to przynajmniej będziesz rozumiał, jak to działa. Mniej więcej na tym polega bycie full stackiem, że rozumiesz te wszystkie etapy i jeżeli będziesz coś tam musiał zmienić, nie będzie to dla ciebie aż tak dużym problemem. Oczywiście czasami nie można być ekspertem we wszystkich tych dziedzinach, ale jako full stack powinieneś z jakąś drobną pomocą potrafić się odnaleźć w każdym z tych elementów. A projektowanie UI, czy nawet przygotowywanie często styli, to jest praca dla innego działu, który zajmuje się przygotowywaniem tego, jak to wygląda. Dlatego też wspomniałem, że nie chodzi o to, że my projektujemy wygląd aplikacji, tylko o to, że musimy potrafić to później zaimplementować. Ktoś pyta, co to za robot za moimi plecami? Jeżeli chodzi o to, to to jest łazik księżycowy z Lego.
który ostatnio sobie zbudowałem. Czy lądownik księżycowy. Dobra, czy jeszcze są jakieś pytania? W sumie minęła godzina, także... Jest kolejne pytanie, czy pracujecie teraz w biurze, czy tylko zdalnie? W tym momencie cała firma pracuje całkowicie zdalnie. I przez to, że już mamy doświadczenie w takiej pracy, to znaczy dla klientów i tak jesteśmy pracownikami zdalnymi, to nie mieliśmy z tym problemu. I myślę, że to jest też duży plus, że u nas w firmie nie boimy się tego, czy menadżerowie nie boją się tego, że my pracujemy z domu, więc nie było problemu, żebyśmy wszyscy przeszli na pracę zdalną i sami organizowali sobie to miejsce pracy i też przez to, że właśnie potrafimy panować nad tym procesem tworzenia aplikacji, to też potrafimy sobie ten pracę zorganizować w miarę samodzielnie i myślę, że to jest też duże zaufanie do nas, bo jednak w tej firmie większość osób jest odpowiedzialna i dlatego teraz możemy pracować całkowicie zdalnie, dopóki jest to konieczne. W normalnym trybie pracy, ile macie dni work from home w tygodniu? To tak naprawdę zależy od zespołu, jak się dogadamy, ale standardowo to jest, oczywiście po okresie próbnym, no bo wtedy to jednak łatwiej jest taką osobę przeszkolić, czy wszystko jej wytłumaczyć na miejscu, to wtedy myślę, że spokojnie jeden, może dwa dni w tygodniu nawet da się pracować. Nie mam wiedzy, jak to wygląda tak ogólnie firmowo. Najczęściej to jest po prostu kwestia dogadania się w zespole, tak żeby wszystkim to nie przeszkadzało. Bo przede wszystkim chodzi o to, żeby nam się w zespole dobrze pracowało i żebyśmy byli wydajni, a nie o to, żeby mieć jakieś twarde reguły czy sztywne reguły. Okej, czy są jeszcze jakieś pytania? Dlaczego używacie JS zamiast TypeScriptu? Używamy TypeScriptu, ale TypeScript to jest tylko nakładka na JavaScript, więc według mnie dużym błędem jest to, że ktoś uczy się TypeScriptu, nie ucząc się JavaScriptu czystego. Dlatego zadaję pytania JavaScript, bo... jakby przejście z JavaScriptu do TypeScriptu jest w miarę proste, bo ostatecznie taka osoba może pisać po prostu w JavaScriptie i też będzie na początku w miarę okej. A jeżeli ktoś zna TypeScript, ale nie rozumie, jak to działa pod spodem w JavaScriptie, no to już jest trochę gorzej, bo pewne elementy wywodzą się bezpośrednio z JavaScriptu i są przez TypeScript czasami trochę ukrywane i może się okazać, że nie do końca zrozumiałe. Dlatego też mówiłem o pytaniu o JavaScript, ale no nie dodałem, że jednak korzystamy z TypeScriptu, gdzie tylko się da. Który zresztą też jest dla programistów .NET o tyle wygodniejszy, że jest też tworzony przez Microsoft i jest bardzo podobny do C#. Znaczy na tyle, ile może być podobny, to jest. Więc kolejne pytanie, czy pracujecie w ECMAScript 6 czy niższym? W tym momencie nasz zespół pracuje w najnowszym ECMAScripcie, bo po prostu pracujemy z Angularem, Vue w jakichś nowszych wersjach, więc te frameworki korzystają z TypeScriptu w najnowszej wersji, albo z JavaScriptu w najnowszej wersji, więc mamy nowy
nowe rozwiązania. Ogólnie akurat projekty, które tworzy nasz zespół w większości, czy w ponad połowie przynajmniej, są nowymi projektami, które są pisane w .NET Core 2.2 albo 3.1 i właśnie w jakichś nowszych, najnowszych frameworkach frontendowych, więc więc staramy się być właśnie na bieżąco i dlatego też oczekujemy, że osoby, które do nas dołączają, też będą chciały być na bieżąco. To znaczy, kiedy powiemy, że aktualizujemy sobie na przykład jakiś język czy framework, bo nowszy zawiera rozwiązania, które nam się przydadzą, no to żeby nie było sytuacji, że ktoś później uparcie będzie się trzymał starej wersji. Każdy lubi nowe wersje do czasu, kiedy działają. A, jasne, znaczy zawsze jest tak, że nowe wersje wiążą się z tym, że mogą mieć pewne niedoskonałości, ale też nie jest tak, że się rzucamy od razu na najlepsze. To znaczy, mówiąc o nowych, mam na myśli o takich, które są z tej, powiedzmy, z jakichś ostatnich wydań, ale niekoniecznie to musi być wydanie, które wyszło wczoraj czy tydzień temu. Raczej mówię o takich sprzed maksymalnie paru miesięcy, które już jednak były przetestowane i też zawsze, zanim cokolwiek wprowadzimy, to zawsze jest tak, że ktoś albo testuje to rozwiązanie w podobnym środowisku, co reszta, którego reszta korzysta, albo po prostu w projektach zawsze staramy się też wygospodarować czas, czy mieć zarezerwowany czas na sprawdzenie, czy jakaś aktualizacja, czy rozwiązanie będzie tym, co nam się przyda i co nie będzie nam psuło aplikacji, więc to nie jest tak, że się rzucamy na wszystko, tylko rozsądnie sprawdzamy, czy nowa wersja już jest tym, co nas zadowala, ale jednocześnie staramy się na bieżąco kontrolować to, żeby jednak nie zostać za bardzo w tyle, jeżeli tylko nie ma przeszkód, żeby coś wdrażać. Dobra, to myślę, że to ostatnie pytanie i będziemy kończyć, bo już trochę przeciągnęliśmy. A co sądzisz o Blazorze? Mieliście w filmie jakieś już rozmowy na ten temat? Z Blazora jeszcze nie korzystaliśmy. Sam nie mam za bardzo jeszcze zdania na jego temat. Dopiero będę do niego siadał, więc w tym momencie to jest jeszcze zbyt świeża technologia, z której nie za bardzo mamy okazji nawet skorzystać w projektach, więc dopiero będziemy pewnie o tym rozmawiać i sam osobiście zamierzam się go w najbliższym czasie nauczyć. Ale w tym momencie zdania nie mam. Dobra, ostatnie pytanie, bo się pojawiło w trakcie mojej odpowiedzi. O zadania podczas rozmowy, jak bardzo są złożone, ile czasu jest na wykonanie. Są to naprawdę bardzo proste zadania, to jest napisanie jakiejś jednej funkcji, która ma kilkanaście linijek, bo nie robimy takich zadań typu napisz nam moduł do aplikacji, przynajmniej w tym momencie, chociaż rozważamy też tego typu zadania i wtedy na pewno będziemy dawać czas kandydatom, ale na razie jest to raczej taki element, na którym możemy bazować w trakcie rozmowy, a nie coś, co po prostu zostawiamy kandydata i każemy mu coś napisać, bo chodzi nam o to, żeby kandydat w trakcie nam przedstawił swój proces myślenia, żeby mógł zadawać pytania na ten temat i trochę, żebyśmy wspólnie po prostu wypracowali jakieś rozwiązanie, żeby to była cały czas rozmowa na temat tego, co on robi. Bo zostawiając kandydata po prostu z jakimś zadaniem, trochę powodujesz, że
Jeżeli będziemy miały jakieś pytania, bo na przykład czegoś nie przewidzieliśmy w zadaniu, czy coś może być niejasne, no bo też ten kandydat pierwszy raz się spotyka z naszym tokiem myślenia, czy z naszym sposobem opisywania zadań, to zostawiając go samego, trochę odbierasz mu możliwość, żeby to pytanie zadał i to trochę może według mnie burzyć obraz kandydata. Dobra. Także, tak jak mówiłem, to już było ostatnie pytanie. Dzięki wszystkim za uczestnictwo. Mam nadzieję, że to, co wam powiedziałem, będzie przydatne w przygotowywaniu się do kolejnych rozmów rekrutacyjnych. Zapraszam też oczywiście do nas. Na pewno myślę, że tutaj odpowiednie osoby się tym zajmą, żebyście w razie czego dobrze trafili. I także dzięki wielkie i to na tyle na dzisiaj. Życzę wam miłego tygodnia i powodzenia w nauce, w przygotowaniu się do rozmów, jeżeli planujecie, powodzenia w projektach, które realizujecie i mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś gdzieś w projektach czy na jakichś konferencjach.